Grzegorz Górny, Telewizja w Polsce. Witam w ostatniej odsłonie naszej rozmowy z panem Przemysławem Słowińskim, autorem szeregu książek z gatunku non-fiction. Rozmawialiśmy przed przerwą o sprawie wampira ze Śląska, sprawie Zdzisława Marchwickiego. Pan sam pochodzi ze Śląska, mieszkał... Nie bardzo przepraszam, ja pochodzę z Wrocławia. I zawsze z dumą to podkreślam, jestem wrocławianinem, aczkolwiek większość swojego życia z przerwami mieszkam na Śląsku. Właśnie, ale pan mieszkał na Śląsku, kiedy ta sprawa była... Tak, kiedy się działa, tak. I pan pamięta tą atmosferę, jaka wtedy towarzyszyła z jednej strony tej serii morderstw, a drugiej potem wykryciu, no właśnie jest pytanie, czy sprawcy, no i dalszemu procesowi. Tego nie wiadomo, atmosfera rzeczywiście była niesamowita, ten Marchwicki, czy nie Marchwicki, kto by to nie był, ten wampir, nazwijmy to tak. No to było wyzwanie rzucone potędze państwa, bo tam najlepszych funkcjonariuszy rzucano, żeby wykryć, żeby znaleźć tego sprawcę. Nie można było, za diabła nie można go było znaleźć. Lata to przecież trwało, zanim sprawcę, czy też rzekomego sprawcę wykryto, a atmosfera strachu rzeczywiście była potworna. Ja ją pamiętam. Kobiety nie chodziły same po ulicach po zapadnięciu zmroku, a jak chodziły same, to uciekały na widok mężczyzny. Nie wiem, czy ja mężczyzną wtedy byłem, ja byłem nastolatkiem, a to też tak, to uciekało, jako widziały, jak jakąś męską postać gdzieś tam z daleka. Potworny strach padł na ludzi, na kobiety. Tego to rzeczywiście trudno to opisać, to trzeba było czuć, tam się czuło naprawdę atmosferę strachu. Niedawno powstał film pod tytułem Jestem mordercą w reżyserii Macieja Pieprzycy, który tam stawia wyraźnie tezę, że mordercą nie był Marchwicki. A pańskim zdaniem, jeżeli tak fałszowano dowody, jak pan wcześniej mówił, jak wyglądała rzeczywistość? Nie widziałem, po pierwsze, na pewno będę chciał, zresztą chcę zobaczyć ten film, jeszcze się nie złożyło, nie miałem okazji. Ja swojego zdania nie wypowiem, bo ja nie czuję się uprawniony. Tak jak mówię, być może był on sprawcą, być może nie był, być może był sprawcą części tylko tych zabójstw. Jedno, co mogę stwierdzić, i to też w jakiś sposób oceniając sprawę jako taki, w cudzysłowie, nieco prawnik, bo jednak z wykształcenia, że no nie zostało to udowodnione. Te dowody były często fabrykowane, były naciągane. Pozostaje jeszcze tylko oczywiste pytanie, bo z tego, ponieważ, bo argumentem koronnym dla tych, których twierdzą, że jednak był, to jest to, że te morderstwa ustały. No właśnie. Diabła nie ustały, bo dalej kontynuował je niejaki Knychała, kolejny wampir, który zaraz po Marchwickim zaczął działać i który nie ma tam kilkunastu, ale też, o ile dobrze pamiętam, chyba 7 kobiet na sumieniu, ileś tam usiłowań. Natomiast no jest wytłumaczenie, czy wytłumaczenia nawet są dwa, dlaczego te zabójstwa ustały. Pierwsze przedstawił specjalista z FBI, bo w pewnym momencie komunistyczna milicja poczuła się już tak bezsilna, że naraziła się na ten wstyd i poprosiła specjalistę z FBI, jakiegoś takiego psychologa, lekarza, specjalistę od tych morderstw rubieżności, od tych morderstw seryjnych, żeby pomógł wykryć. Oczywiście się po cichu odbywało, tym niemniej się rozeszło, że tu Amerykanów prosić, no my tacy najlepsi. To rzeczywiście było uwłaczające wręcz, ale cel był zbożny i poproszono takiego specjalistę. I on orzekł, że te morderstwa, tam badając pewne cechy, analizując i tak dalej, że te morderstwa, wszystko wskazuje na to, że one w niedługim czasie ustaną. Chodziło też pewnie o wiek sprawcy, o jakieś gaśnięcie widoczne tam dla specjalistów jego potrzeb seksualnych, no gdzieś tam, że w każdym razie one się kończą. A drugie jest takie, że istnieje, czy istniał też domniemany sprawca.
Otóż w pewnym momencie otwarto linie telefoniczne, ogłaszano, w prasie podawano te numery, ktokolwiek coś wie, kto może być wampirem, to niech dzwoni. Przyjmowano, analizowano każdą wiadomość. Tam oczywiście była cała masa bzdur, żony na swoich mężów mściły się, że tam im łomot na przykład spuścił, że to na pewno on jest wampirem i dlaczego, ale to wszystko było bardzo skrupulatnie sprawdzane. Rzeczywiście po jakimś czasie zjawiał się tam funkcjonariusz jakiś, badał sprawę i to wcale nie tak pobieżnie, tylko dosyć dokładnie. A poza tym zgłaszały się jeszcze świry. Jak to zawsze w takich wypadkach jakichś głośnych, morderstw czy innych afer bywa, są ludzie, którzy chcąc na siebie skierować uwagę, światła reflektorów, jeszcze może tam telewizję, parcie na szkło, którzy gotowi są przyznać do tego, że to oni, żeby chociaż przez jakiś czas zażyć tej takiej wątpliwej, ale jednak sławy. I tacy oczywiście też byli, którzy się przyznawali w sprawie wampira. I otóż pewnego dnia zadzwonił ktoś, kto podał takie szczegóły, które mógł znać tylko i wyłącznie sprawca, bo zawsze przy tego typu, a może nie tylko tego typu, ale w ogóle przy zabójstwach jakichś, a szczególnie seryjnych, są szczegóły, które nawet i w wolnym świecie, kiedy to media wszystko wiedzą, stanowią ścisłą tajemnicę i nie są podawane do publicznej wiadomości, między innymi po to, żeby właśnie móc identyfikować wariatów, którzy czy zidentyfikować sprawcę, bo może tylko zna policja i tylko sprawca. I otóż ten człowiek dzwoniący podał szczegóły, które nie były publikowane, które nie znane były, a które mógł znać tylko sprawca. Ale telefon odebrał jakiś tam młody, no wiadomo, tam jakichś młodych funkcjonariuszy do tego sadzali, oni spisywali notatki i dopiero później nadawano temu bieg urzędowy, ale wieczorem tego dnia któryś tam z bardziej prominentnych tych funkcjonariuszy, bardziej obeznany w temacie tej grupy Anna, tą notatkę dorwał, włosy mu stanęły dęba na głowie, bo tam były szczegóły, które rzeczywiście postronny ktoś nie mógł znać. No więc od razu wsiedli w radiowozy, pojechali do Dąbrowy Górniczej. Gość się nazywał, jeśli dobrze pamiętam, Piotr Olszowy. Tylko że jak przyjechali, to zastali już zgliszcza płonącego domu. Facet zamordował żonę, zamordował swoje dzieci i sam popełnił samobójstwo. I jeszcze jakoś widać, zanim tam samobójstwo popełnił, to rozlał benzynę, podpalił ten dom. Tylko zgliszcza się dopalały. I to też już no nie da się tego wyjaśnić, ale jest to bardzo prawdopodobne wytłumaczenie, że to był wampir z Zagłębia. Sam sobie wymierzył karę, ale to nie wystarczało ówczesnym władcom, to nie wystarczało społeczeństwu również, nam to nie wystarczało w jakiś sposób, że sprawca sam się ukarał. Nie, no jego trzeba było złapać, ukarać, osądzić, pokazać. No i być może niewinną ofiarą padł Zdzisław Marchwicki, aczkolwiek podkreślam to być może. Może, bo pewności, że on nie był wampirem, też nie można powiedzieć, że na pewno nie był, skoro fabrykowano dowody. Owszem, dowody fabrykowano, ale wiele poszlak tam, analiza wskazuje również, że tym wampirem mógł być. Ale jego brat Jan też został skazany na śmierć i wyrok wykonano. I czy brat też współuczestniczył w tym zbrodni? No brat został za współuczestnictwo, za sprawstwo kierownicze, wręcz za nakłanianie do zbrodni. No w ogóle jakaś przedziwna konstrukcja, bo brat, to chodziło o ostatnią ofiarę wampira, Jadwiga Kucia, taka pracownica uniwersytetu. To się tak zgrało, że ona rzeczywiście wiedziała o pewnych nieprawidłowościach, nazwijmy to, których dopuszczał się ten brat i inne osoby na USiU, a chodziło o handel dyplomami. Cała masa bonzów partyjnych śląskich miała lewe dyplomy z USiU. Zresztą ta afera wybuchła jakiś czas, wyleciał ówczesny rektor Popiołek, który może sam nie handlował, ale no w jakiś sposób dopuścił do tego. To też oczywiście było to skrywane, ale było o tym głośno, no tak poza oficjalnym obiegiem. I po to, żeby zatkać mu usta, bo on zbyt dużo na ten temat wiedział, on dostał wyrok śmierci, bo sama konstrukcja, że on wiedząc, a to był w przeciwieństwie do
Zdzisława i całej tej reszty rodziny, bo to takie, no, no takie trochę menele były, mówiąc szczerze. To był człowiek inteligentny, wykształcony. On był kierownikiem administracyjnym na Uniwersytecie Śląskim. Był człowiekiem inteligentnym. I że on zlecił seryjnemu mordercy zabójstwo na zlecenie, to historia światowej kryminalistyki czegoś takiego w ogóle nie zna i trudno to jakąkolwiek logiką wytłumaczyć. Istnieje bardzo silne podejrzenie, że tak zwana ostatnia ofiara wampira, czyli ta wspomniana Jadwiga Kucianka, była pierwszą ofiarą następnego wampira, który na Śląsku zaczął grasować, czyli Knychały. A to by znaczyło, że Jan Marchwicki dostał krawat zupełnie za niewinność, aczkolwiek podkreślam to jeszcze raz, stuprocentowej pewności, że został skazany człowiek niewinny, też nie ma i chyba i tej pewności nigdy już nie będziemy mieli. Aczkolwiek, jak rozumiem, wiele poszlak wskazuje na coś przeciwnego. Jest to wyrok wątpliwy na to, i na tym jakby musimy poprzestać. Nie możemy powiedzieć, ach, dokonano tu w pewnym majestacie zbrodni sądowej, bo tego stuprocentowo nie wiemy i raczej wiedzieć nie będziemy już. Mhm. To skąd? Wśród tych morderstw, jakie zamieszcza pan w swojej książce, niewyjaśnione zabójstwa, jest także zabójstwo Stanisława Pyjasa i jest jakąś ironią losu, że jedyną osobą, która została do tej pory skazana w sprawie Pyjasa, był Bronisław Wilczteń. I to skazany w trzeciej RP w sprawie Stanisława Pyjasa, i to też wiele nam mówi o kondycji wymiaru sprawiedliwości. No niewątpliwie. No jest to paradoks, jest to kpina z wymiaru sprawiedliwości. Ale to też jest kolejne zabójstwo, które już nikt nie zostanie skazany, bo raz, analizując znowu całą tą sprawę, przypuszczalnie bezpośredni sprawca, czyli taki bokser, który go pobił, mówię znowu przypuszczalnie, bo to się inaczej nie da powiedzieć, już dawno nie żyje. Większość osób zamieszanych w tak czy inaczej w tą sprawę też nie żyje. A jeśli ktoś żyje, no to nawet znalezienie dowodów w tej chwili, no skąd te dowody? No chyba, że znowu jakaś tam szuflada Kiszczaka zostanie odkryta i być może tam ktoś coś odkopie i tam będzie, bo tak to nie dojdziemy już do tego. No się wiadomo, że Kiszczak na pewno uczestniczył w fałszowaniu śledztwa dotyczącego zabójców Grzegorza Przemyty. Tak, tam jest nawet na aktach jest jego odręczna notatka taka, którą znaleziono, że tam co tam należy robić, tak. I tutaj mamy do czynienia też ze skazaniem kolejnym niewinnego człowieka, bo skazany został Bogu ducha winny sanitariusz. Sanitariusze chyba dwaj, którzy go to mieli pobić, jeszcze w dodatku lekarka pogotowia, która też tam się przesiedziała jakiś czas w więzieniu, ale to oni zostali skazani jeszcze za tak zwanej komuny. W pewnym momencie poszło to śledztwo w tym kierunku, żeby bronić niewątpliwych sprawców, bo co do tego, że kto był sprawcami, kto zabił Grzegorza Przemyka, my wiemy, bo to trudno tylko powiedzieć, czy ktoś tak uderzył, czy ktoś inaczej, takie już dokładne przypisać, natomiast kto jest sprawcą tego zabójstwa, my wiemy, ale wtedy jeszcze, bo to ciągle było przed rokiem 89, żeby chronić tych sprawców, ktoś wpadł na pomysł, żeby obciążyć funkcjonariuszy pogotowia. No i rzeczywiście obciążono, skazano dwóch sanitariuszy, skazano lekarkę, a prawdziwi sprawcy do dzisiaj chodzą na wolności, włos im z głowy nie spadł. Chociaż tak naprawdę to wiemy, znamy ich nazwiska. Tak, nawet nazwiska znamy. Tak. A jednak w trzeciej RP nie doczekali się właściwego osądu. Niestety nie. Natomiast ostatnią część pańskiej książki stanowią zabójstwa dotyczące księży. W samej końcówce PRL-u doszło do zabójstw trzech księży. Czyli ksiądz Suchowolec, Niedzielak i Zych. I tutaj, no wcześniej był ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale w samej końcówce mówimy o roku
89, już kiedy się toczyły. Tak. Już nie pamiętam, czy już rozmowy okrągłego stołu, czy te przygotowania w Magdalence, to już było w tym czasie, to się działo. A nawet ksiądz Zyk został już zabity po wyborach czerwcowych w 89 roku. Więc mamy samą końcówkę PRL-u i nagle ginie trzech księży. Do dzisiaj sprawcy też nie zostali odnalezieni. No to byli tak zwani nieznani sprawcy i pewnie nie zostaną odnalezieni, bo skrzętnie zadbano o to, żeby wszelkie ślady zatrzeć. Aczkolwiek znowu, no my wiemy, kto to zrobił. Tak naprawdę wiemy, kto to zrobił, ale wiedzieć na podstawie pewnej analizy to jeszcze nie wystarcza, żeby skazać. No żeby kogoś skazać, to jednak te dowody muszą być no w jakiś sposób twarde i bo to, ale czy my wiemy ogólnie, mówiąc pracownicy Wydziału D4 Departamentu, czy ogólnie bezpieki, czy też jesteśmy w stanie jakby precyzyjnie wskazać, kto to mógł być, no ale nie mamy wystarczających dowodów. My jakby się zakręcić koło tego, to można dojść do tego, kto to zrobił. Te nazwiska są, no nikt tego nazwiska nie poda, bo by pan zaskarżył o zniesławienie i jeszcze by wygrał proces, no bo nie ma dowodów. No kto mi udowodni, że to ja zrobiłem? Zrobili to, co już nie ulega żadnej wątpliwości, funkcjonariusze resortu bezpieczeństwa, już mniejsza o to, czy on się tam nazywał Kowalski czy inny. Tak, zmierzając powoli do końca, chciałbym jeszcze zapytać o kolejne odcinki z tej serii, bo napisał pan wielkie afery, niewyjaśnione zabójstwa, a jaka będzie kontynuacja cyklu Mroczny PRL? Napisane już są w tej chwili, czekają na termin wydania Mroczny PRL, słynne katastrofy. I słynne napady. To już są dwie książki napisane przeze mnie, które gdzieś tam pewnie w najbliższym czasie zostaną wydane. Natomiast no to w głowie mam jeszcze dalszą kontynuację. To jeszcze chciałbym napisać o słynnych ucieczkach i z PRL-u, i z więzień PRL-owskich, bo to taki temat, że i jedno, i drugie można. Jakieś mi tam po głowie jeszcze chodzą. No Mroczny PRL jest do jeżeli to się będzie cieszyć tylko odpowiednim powodzeniem wśród czytelników, to jeszcze parę takich tematów można tam w tej serii będzie poruszyć. Mhm. Na przykład napisać, taki mam w głowie też wierni słudzy PRL-u. O tych ludziach, którzy właśnie są sprawcami często tych zabójstw i tych afer. A czy obserwuje pan taki efekt, że musi minąć jedno pokolenie, zanim następne zaczyna jakby patrzeć trochę krytycznie na ten poprzedni okres, tak jak w Niemczech tak naprawdę krytycznie na czasy dotyczące III Rzeszy zaczęto patrzeć w latach 60., kiedy dorosło to nowe pokolenie już po wojnie, i czy teraz nie dorasta to pokolenie, które już nie ma takiego sentymentu do PRL-u i może trzeźwo spojrzeć na to, co się wtedy działo? W Niemczech przede wszystkim dokonano denazyfikacji. Jak jej dokonano, bo to też tam były luki i tak dalej, i wiele osób miało pretensje, że to nie było tak do końca, ale jednak dokonano. U nas niestety nie dokonano dekomunizacji. No miejmy nadzieję, że ona się jakoś dokona w taki czy inny sposób. Pewnie biologia tego dokona. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Moim gościem był Przemysław Słowiński, autor wielu książek non-fiction. Państwu dziękuję za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia. Grzegorz Górny.